嘟哒哒哒哒嘟嘟哒宁啊嘟哒嘟哒哒嘟嘟。Nie wiem, czemu program załączył mi japońską wersję przywitania się z wami, ale niech będzie, bo może pasuje to pod dzisiejszy klimat. Jak sami już widzicie, Japonia, czyli kwiatki kwitnącej wiśni. Pure farming dawno nie było, miało być co miesiąc, a tak wyszło jak wyszło i dawno mówię, a dzisiaj se nagram, bo poniedziałek, a już wiecie, to jest poniedziałki, jest po prostu ciężko. Tak dzisiaj się ubrałem, myślę, że będzie wam pasowało pod ten klimacik. Ogólnie ta landing na sam pierwszy rzut oka i oczywiście sipma. Niby tu napełni cysternę, podłączona jest, napełni cysterna. Moim zdaniem to beczkowóz bardziej pasuje, bo ani tym benzyny nie będzie im przywozić, ani nic innego z dystrybutorni. Także co, bez zbędnego gadania zasiadamy. Powiem wam, myślałem, że jakieś fikuśniejsze domki tutaj spotkamy, bardziej przyjaznych ludzi podobnych do mnie, ale niestety nikogo tutaj nie ma. Chłop tylko w krawacie nam poleca, co mamy kupić w Biedronce na święta. Landini jest Sipma i jeszcze tam jest Akpil odpryskiwacz, ale to dopiero podjedziemy sobie po niego za chwilkę. Na razie musimy nakierowywać się na stację benzynową. Nie, żartowałem, mówiłem, że nie słuchacie mnie w ogóle, mówiłem, że to nie będzie cystera, nie będziemy nic napełniać. Jeśli chodzi o dystrybutornię, jedziemy sobie najpierw chyba do zbiornika z wodą, z tego co kojarzę. O, widzę, że kubucik mi się nie pali. Tryb przedniej, czekajcie. Tryb tylny. Nie, nic nie działo. Dobra, a to jak nic nie działo, to jedziemy sobie dalej. Kurczę, liczyłem, że jakieś fajniejsze aktualizacje się pojawią. Niby było jakieś kilka megabajtów i w ogóle. O, tam to mgła tak o się unosi dzisiaj nad nami. Jak widzimy, znajdujemy się już przy, tak mi się wydaje, silosie z wodą. Mamy podłącz urządzenie, nie dziękuję, pobieraj wodę. Pobieramy sobie wodzionkę. O, mamy już pobraną. Jedynie co do klimatu nawiązuje, to nie wiem, co to są znicze, lampy, inne lampiony. Ale to tak w miarę pasuje. Na pewno drzewka bonsai to mi się mega podoba. Ogólnie uwielbiam bonsai. Już taki kawał czasu planuję sobie kupić do pokoju, lecz nigdzie nie mogę znaleźć ładnej, bo jakaś jest taka powykrzywiana. Wiem czasami, że są, trafiają się ładne. Kiedyś mi się trafiła, no i teraz druga już mi się trafić taka nie może. Dojeżdżamy sobie do zbiorniczka, mordeczki, musimy tutaj napełnić to. Ogólnie musimy go napełnić wodą. Nie wiem, czy musimy go napełnić kilka razy, czy też nie. Ja bym sobie spróbował ogólnie. Czekajcie, nie, muszę znowu się przełączyć, przenieść zawartość. Powinno być wypróżni, ale można i przenieść. Wiecie co, ja bym sobie po prostu pojechał te kilka razy, zobaczę, czy w ogóle się tak da, bo niby teraz gra już mnie nakierowuje, żeby udać się poopryskiwać, napełnić to, lecz tak nie ma co. Wolę sobie podjechać, jeszcze raz bym go napełnił, ponieważ no, ta woda służy do spryskiwaczy. Jakich? Ja wam zaraz pokażę, jak nie wita jakich. Znajdą się one na polach i automatycznie, ta zmechanizowane nawet, no zresztą to Japonia, Chiny, to musi być zmechanizowane. Czekaj, pobieraj, nadal X. Dobra, znowu nie płacę nic pieniędzy za to, nie płacę, bo to z wodociągów miejskich bytów ciągnięte jest. Ladini już nam się przybrudził troszeczkę, no to brudzenie jest naprawdę mega fajne. To mi się naprawdę podoba. Od razu nie wiem, jak maszyna się nie brudzi, gdzie niegdzie tylko widać. Nie wiem, czemu na dachu, może... Nie wiem, naprawdę koła już widzimy fajnie przybrudzone. Beczkowóz jak na razie strasznie się świecił i jeszcze się nie przybrudził, ale myślę, że to dlatego, że są to maszyny typowo do zadań, ciągnik jest zawsze tak od począteczku, nic nie trzeba tam inno podłączać. Patrzcie, jak już podjechałem z daleka, już jest. Dobra, ogólnie czekajcie, co tam jest? Tam jest zbiornik, prawdopodobnie jeżeli mógłbym to już zbierać, 60%, wystarczy, żebym przywiózł to jeszcze chociaż raz. Przeniesiemy się do środka, czekajcie, o jest, do środeczka. Dobra, w środeczku no, o Jezus Maria, to pola tutaj rośnie, uwaga, kafe jest spalony. O, przed nami, jak możecie zauważyć, tutaj ta, po prawej stronie mojej, jest właśnie ten zraszacz tak zwany, co u nas w ogródkach może występować w Polsce, tak jest w Japonii, w ich sadach.
Szkoda, że nie dali, nie wiem, uprawy ryżu, coś w tym stylu, choć nie wiadomo, co będzie w wersji finalnej jeszcze i w ogóle, więc trzeba po prostu na to wszystko czekać. Powiem wam, długo się zbierałem i tak kurczę ciągle farming, aż w końcu mówię, a dzisiaj taki dobry dzień. Akurat z rana jestem, mówię sobie, nagram, sobie wrzucę akurat, bo myślę, że no, mam nadzieję, że nie będzie dużo ważył. Też jakiegoś długiego nie będę robił, bo mi zostały jeszcze po tym dwie mapki. Została to mapa USA i Włochy. Włochy jeszcze mi pozostały, ale myślę, że jako ostatnie zrobimy sobie USA. Zobaczymy zresztą, jak to wejdzie. Zobaczę, co, czy chłopaki jeszcze będą chcieli sobie nagrywać, czy też nie. Ogólnie bardzo ładnie te drzewka wyglądają. Fajna teksturka jest ich. Mega fajne modele. W farmingu nie ukrywam, ale takie modele naprawdę by się przydały. Taki typowy, ładny model 3D. Nawet takich jako drzew krzaczków, że tak powiem. Mega fajnie by to wyglądało. Więc no naprawdę każdą grę coś... Patrzcie, co się dzieje. Jest nawadnianie. Spoko sprawa. Szkoda, że tego nie widzę. Dobra, nie będziemy za dużo tracić tutaj czasu. Właśnie chciałem tutaj zrobić, bo raz jak sobie wiecie, ja zawsze wolę wejść, sprawdzić co i jak, żeby później na odcinku nie było maniany, bo nie ma na takie rzeczy czasu w takich odcineczkach, no bo mówię, no tutaj jest jeden odcinek praktycznie z danej mapy i nie ma ileś tam minut dużo, żeby takie coś sobie ponagrywać, więc wolałem, żeby mieć wszystko ogarnięte i żeby wiedzieć co, gdzie, jak, po co i na co. I tu wam powiem, mega fajnie, bo chciałem sprawdzić, czy włączy się właśnie nawadnianie. Chciałem sprawdzić, czy będzie to też widać. Niestety no, widać nie ma, nie jest. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie widać nawadniania. Więc szkoda troszeczkę. Ale no, nie będziemy na tym ubolewać. Jejku, zobaczcie, jak fajnie z daleka realistycznie. Jak skręcam. To błoto się odbija. Kurna, nie wiem, wygląda jak żebyśmy podrywkę robili. Nie na ostrą skipkę, tylko taką na szybkości dosyć. Podłącz urządzenie tylne, dobra. Gitara mamy podłączony, jest to opryskiwacz akpil sadowniczy. Myślę, że jak ktoś ma z was sady, to taka rzecz nie jest mu łopca. My teraz kierujemy się po nawóz, czyli tak, tamto służy nam typowo od wody, a my musimy teraz jechać typowo po łopryski i nawozy. Które znajdują się właśnie tutaj. Fajnie, że to tak pokazuje. Bo ktoś, wiadomo, pierwszy raz grze, czekajcie, coś trzeba przytrzymać. A! Już wiem, bo tam, gramy sobie na padzie oczywiście. Powiem wam, przyzwyczaiłem się teraz do tej gierki na padzie. O, co? Twoja własność, patrzcie, nie wiedziałem, że jak się wiedzie w to. Spoko sprawa. I teraz jedziemy zobaczyć, jak to wygląda, bo już tego sobie nie włączałem, chciałem po prostu wiedzieć, żeby napełnić. A nie, tu nie, tu nie, tu pojedziemy tędy, troszkę zwiedzimy mapy, że tak powiem, bambusy, co tam jeszcze, jakieś ciekawe drzewka. Nie, to wiecie, czego brakuje? Żeby tu było, różowo, fioletowo, coś w tym stylu, czyli kwiat. No kurde, państwo, kraj kwitnącej wisi, tak trzeba to dokładnie powiedzieć. I powiem wam, fajnie by to na pewno wyglądało. Dobra, tak, musimy dobrze wjeżdżać. No szkoda, że nie widać. Wykonaj oprysk sadu 22 metry. Lol, ciekawe czemu pokazuje mi tamtą stronę. Widocznie muszę może tylko tyle wykonać. Nie wiem, dopiero przyszedłem. Wow. Ale fajnie, czekajcie, ja bym chciał sobie załączyć ten pomacik. Myślę, że ten pomac takie by było 4 na godzinkę. Nie, szybciej. 9 na godzinkę, o tak, 9 na godzinkę to będzie, myślę, że dobra prędkość. Czy coś się zmienia, jeśli chodzi o drzewka? O to bardzo mnie interesowało. Nie, niestety tego nie widać. No i bardzo dobrze, bo to wiadomo, od razu obrys, nie wiem, jakie drzewo nie urosło, czy by dostało. Więc z tym jest spoko. Nie wiem, jak będzie w pełnej wersji gry. Ale mam nadzieję, że też to będzie tak wyglądało, bo niektóre gry tak mają, że nie wiem, coś się pryska, coś się robi i nagle już się ta dana uprawa pojawia szybko. Więc to jest troszeczkę słabe. Tu jest bardzo fajnie, jak widzimy. Mega fajnie wygląda to na mapie. Szkoda, że na mapie farminga na F9. Nie ma czegoś takiego. Dobra, ja bym chciał wyłączyć oprysk. Dobra, teraz musimy wjechać dwa rządki później. Moment, tutaj. Dobra, tutaj.
Ale mam brudny ten ciągnik. Kurczę, ciekawe czy jest myjka na gospodarstwie, byśmy sobie obmyli, bo wiem, że na którejś matce sobie umywałem. O, dobra. Ale fajne jest to, bo załączanie tempomatu na padzie. Przytrzymujesz sobie daną prędkość, cyk. Nie trzeba nic tam ustawiać zbytnio, więc to jest spoko. Ogólnie jeśli chodzi o ten tempomacik, to naprawdę fajnie, bo to jest na plus. Fajnie też to wygląda, można sobie mega przybliżyć. Kamera jakoś tam koliduje. Tak, jeśli chodzi o opryskiwacz, chodź niżej i tak nie da się opuścić, więc nie jestem w stanie tego stwierdzić. Czy coś nam tam na tym kompresorze pompi, no nie wiem co to jest. Nic nam tutaj nie wygląda. No, jeśli chodzi o animację, powiem wam, że naprawdę ładna, bardzo ładnie wykonana animacja. Dosyć w miarę realnie, tak mi się wydaje, no bo z tego kiedyś jakiś filmik tam widziałem, no i naprawdę to tak rozrzuca po tym sadzie. Ale jeszcze jeden taki troszeczkę inny opryskiwacz też widziałem, ale bardzo podobny, więc myślę, że to spoko sprawa. Kurczę, tak naprawdę jeśli chodzi o oprysk, to tutaj na wszystko praktycznie to leci. Jakby nie patrzeć, to na wszystko to leci. Czy to dobrze, czy to źle, nie wiem. Nigdy nie miałem sadu. Tu wjechałem. O, cię babka, tutaj teraz jedziemy. Fajnie, jakbym sobie to zdążył opryskać całe, bo chciałbym naprawdę to zakończyć. I zobaczyć, czy coś dostaniemy, jakieś pieniądze, nie wiem, za nas, za coś. Choć pod końcówkę i... Albo właśnie nie pojedziemy sobie, bo nas zaraz wywali. Ja sobie będę chciał poszukać tej myjki, mam nadzieję, że gdzieś na gospodarstwie będzie. Jeśli nie, to troszkę słabo. Ale tam było coś, że nasza własność. Więc myślę, że w jednej z tych hal powinno coś dla nas się znajdować. W ogóle zobaczmy, jak to wygląda ze środeczka. O, jest spoko. No, tu mnie boli troszeczkę, że nie można się w każdą stronę obracać. Ale to już też wspominaliśmy sobie na poprzednim odcineczku. Bardzo fajnie to wygląda ze środeczka. Myślę, że można byłoby sobie na spokojnie pracować. Prawdopodobnie uderzyliśmy w coś. Tak, był to spryskiwacz, więc spokojnie nic się nie oderwało. O, dobra, mamy wyłączone. Czekajcie, to był ten. To teraz muszę wjechać w ten. O, good morning, can I speak to your boss? Sad wiśniowy. Spryskiwa... Zobaczcie! Ej, wiecie co? Kurczę, ja bym chciał, żeby to nawadnianie było. Jednak. U nas. Bo ciekawe, czy tutaj naprawdę nie wiem, czy coś by nam nie wyrosło od razu na tych drzewkach. Sami zobaczcie, fajnie, że to się w ogóle podniosło, że przywieźliśmy jednak ponad grę to wszystko. O, zabrał nam pieniądze, prawdopodobnie za to, że napełnialiśmy nawóz, nie zwróciłem na to już uwagi. Zostało 11%, kurczę, troszeczkę nam braknie. Więc... z tym słabo, bo na pewno się nie wyrobimy, jeśli chodzi o... O, tam żeśmy trochę trawki spryskali. Ciekawe, czy to jest naszą własnością, to tutaj obok. Bo chciałbym tam podjechać, tylko tu teraz my musimy się dobrze zastanowić. Wiecie co? Oprytkiwać te odłąty. Odpuść maszynę, dobra, odpuszcza. Odpuść maszynę, dobra. Jedziemy sobie pozwiedzać. Mozna kołczykówki tam jest. Kurna, dziot, szkoda, że zablokowane. Dobry. Chyba nie trąbi się. Dobra. Przepraszam. Pracuje ktoś jeszcze, czy wszystkich zwolniono? Uuu, widzieliście to? Ale hamulce piękne. Patrzcie to, patrzcie to. O nie, nie było. Teraz wcześniej poślizgu nam złapał. Ja bym sobie pojechał najpierw tą myjkę ogarnąć. Zobaczyć, czy to będzie działało. O, jest coś luzowego. No coś tam kwitnie, tak, ale no naprawdę, jeśli chodzi o ten klimat, to naprawdę mega tego brakuje. I teraz tak, szukamy myjki. Myjka. Tutaj nic nie widzę. Tu, co tu jest. Uuu, marihuana. Twoja własność, no i to ja wiem. Trawki, ile tutaj... Mój jak nosem zaciągnął od razu. Ty, no ja nie wiem, co tutaj nam kwitnie. Jeszcze na 99% powinno coś znajdować się tu. Właśnie, ciekaw, czy da się od razu zatankować naszą maszynę. Zobaczcie, jaki chiński CPR, nie? Japoński, przepraszam. Od razu sobie to sprawdzimy wszystko. Odpuść pojazd, tylko jest.
Włącz światła. Szkoda, że nie ma. Chciałem sobie, na przykład może za mało mam. I co teraz? Cały dzień w polu, a tu nic? Ta, wrotami nie przytrzaśnij, jeszcze najlepiej od razu. Przepraszam. Czy widział pan może myjkę? Nie? Chyba to dobra. A ci umyć panu szybkę? Hał, hał, du, du, hał, hał, to u mnie na dworzu. Słabo, że nie mogę wjeżdżać. Kurna, gdzieś w którejś tam mapie być widziałem, tu można było podjechać sobie troszkę. No nic. Jak widzimy niestety, ale nie uda mnie się tutaj zrobić tego. Więc spadamy sobie na pole. Pole, pole i kończymy to, bo zaraz będzie ciemno. Czyli teraz było tak, dwa razy. A, włącz światła. O, pięknie to wygląda. Na tym będziemy mogli podczas głowy opryskiwać. Nawożenie 90, opryskiwanie, kurczę no. Żebym wiedział, to mogłem jechać jednak i dowieść to na 100%. Urządzenie, a już tam mi się nie chce przepinać tego. Więc wjeżdżamy sobie w ostatni, bo już ciągnik nasz to chyba jest wystawiany na sprzedaż. Bo nie wiem, czy to się domyje, bo ruda szmata mu taka wyskoczyła, że szok. Dobra, o, 7 na godzinkę. O, wieczorkiem. Myślę, że to mega w nocy będzie wyglądało mimo wszystko. Szkoda, że ta maszyna posiada w ogóle jakąś homologację świetną, cokolwiek, nic. Hey, wake up. O, hej, wake up. Pozdrawiam pewnie Dawidka. I akurat dobrze, że sobie kończymy. Mamy 88% wpłyskiwania naszego pola. Są to oczywiście wiśnie. Otrzymałeś japoński symbol wykonany. O, proszę bardzo. Możemy sobie tutaj teraz zobaczyć. O, co to... Tak, no to niezłe wykonanie. A ja chciał jeszcze trochę popryskać, także mordeczki co? Do zobaczenia. Dziękujemy za granie, dziękujemy za oglądanie. Kłaniam wam się nisko, aż po same wiśnie. Dziękuję bardzo serdecznie, do kolejnego odcineczka i na razie mordy, trzymajcie się, cześć.